Janusz i Grażynka w RMF FM. Wiesz co, Grażyna? Wiesz, jak ja śpiewam, Janusz? Po wakacjach mi się tak zrobiło. No, masz dobrze, nie? Masz pecha. No, słuchaj, wiesz co, Grażyna? Zaczynam was lubić. Janusz, przestań, nie wygłupiaj się, nic z tego nie będzie. Mam nową fryzurę, głowa mnie boli, wyglądasz nieatrakcyjnie. Nie. Jestem zakochana w prezesie bardziej. Za ten kabaret was lubię, wiesz? Ten Patryk Jaki, wasz kandydat na prezydenta Warszawy, wbił łopatę pod budowę nowego odcinka autostrady A2. Tak, to było dobre. Myśmy to w kinach na specjalnych seansach oglądali. On to normalnie wpadł jak terminator, wziął tę łopatę, jebot, wbił, to było dobre. Prezes to płakał. Dobre było. Płakał, jak wbijał. No i słusznie, że płakał. Tylko, że ta autostrada jest od jakiegoś czasu już budowana, Grażyna. Już jest budowana. No i co z tego? No. Przecież to jest w ogóle nic z tego. Budowa trwa, ale nie była formalnie otwarta. Aha, to ja mam pomysł, Grażyna. Aha. Niech ten wasz Jaki odbierze poród tej Malinowskiej z pierwszego piętra. Wiesz? Nie wiem, Janusz. Jesteś po prostu jakimś trochę zwariowanym idiotą, bo no, o co chodzi? Malinowska urodziła 2,5 roku temu. No tak, jasne, ale poród, Grażyna, nie został formalnie odebrany. I Jaki w ramach kampanii wyborczej mógłby to zrobić? A? Janusz, może mnie i ta głowa tak nie boli bardzo, wiesz? Ty, ale Janusz, jakby on to miał zrobić? Jak ty sobie to wyobrażasz w ogóle? Bo ja nie mam tutaj takiej wyobraźni. On miał wbić tę łopatę w skrzynię z kwiatami na balkonie Malinowskiej? Czy jakoś tak jakby odwrotnie? Czy jak w ogóle? No, na przykład... Czy walnąć szampanem w Malinowską? Nie, no na co? Przykład łopatę wbić, nie? A swoją drogą, Grażyna, jak Jaki wbił tę łopatę, to jak oni autostradę pobudują? Przecież nikt nie będzie śmiał wyciągnąć łopaty wbitej przez takie dygnitarza, Grażyna. Janusz, ja lecę do prezesa, ja to powiem prezesowi, Janusz. Ale tu jest rozwiązanie, to nie jest sprawa zakończona. Tu można przecież wybudować tą autostradę naokoło tej łopaty po prostu. Obwodniczkę taką. Taki pomnik łopaty po prostu zrobimy. Aha. Zalejemy cementem, będzie pomnik. Dobra, leć do prezesa. Bo światła się tam zrobi. Patrz, ten Jaki, no jeszcze nie prezydent, a już zachowuje się jakby był. Jak to mówią o kierowniku, czy? Aha, jeszcze nie dyrektor, a już świnia.